Skonstruuj prostą prostopadłą do danej prostej. Jeżeli wybiorę dowolne dwa punkty na tej prostej i jeżeli skonstruuję drugą prostą, której każdy punkt będzie tak samo odległy od tych dwóch punktów, to taka prosta będzie prostopadła do tej prostej. I będzie też przy okazji symetralną odcinka wyznaczonego przez te dwa punkty. W tym zadaniu nie jest ważne, czy będzie to symetralna, czegokolwiek. Ważne jest, żeby była prostopadła do tej prostej. W takim razie narysujemy okrąg przy pomocy wirtualnego cyrkla. Środek może leżeć w dowolnym punkcie prostej, na przykład tutaj. Promień również może być dowolny. Narysujmy jeszcze jeden okrąg. Jego środek umieścimy w punkcie przecięcia pierwszego okręgu z prostą. Jego promień musimy skrócić trochę, tak żeby promienie obydwu tych okręgów były równe. Mogą być dowolnej długości, ale muszą być równe. Obydwa okręgi muszą mieć taki sam promień. Te dwa punkty, punkty przecięcia okręgów, są tak samo odległe od jednego i od drugiego środka okręgu. Narysujmy w takim razie prostą, która łączy te dwa punkty. Ta prosta, niebieska prosta, jest prostopadła do pierwotnej czarnej prostej.